witam Was. Dzisiaj taka rzecz trochę nietypowa. Mam tutaj masło orzechowo-czekoladowe Walden Farms. No jest to taka marka w świecie sportu i kulturystyki gdzieś tam już znana, ona się pojawia w Polsce. Dlaczego ona się pojawia? To masło jest bezkaloryczne. Ma 0 kalorii. Dobrze słyszycie, totalne 0. Można je jeść absolutnie bez żadnych wyrzutów sumienia. I po to powstał ten odcinek, żeby powiedzieć Wam, przybliżyć Wam temat i smak tego produktu. Czy warto kupić ten produkt, czy nie warto, czy lepiej go wyrzucić, czy lepiej go zjeść. Osobiście powiem Wam tak. To masło kosztowało chyba 15 zł. Z kosztami przesyłki było to prawie 20 zł. Nie jest to majątek. I czy warto to kupić? Po to powstało to nagranie, więc powiem Wam tak. Jak ktoś jest na redukcji, na ciężkiej redukcji, odmawia sobie tych słodyczy, a lubi te słodkie rzeczy jeść, no to w jakimś stopniu ten produkt go uratuje, tak? Coś mu to da, smakuje, mniej więcej powiedzmy, jest słodki. Jest też tam taka kwasowość, to miało smakować jak orzeszki, podejrzewam ziemne, ale jest ta słodycz. Także jak ktoś bardzo już długo nie je słodyczy, ciągle tylko ryż z kurczakiem i już psychika mu totalnie wysiada, to kupuje sobie takie masło orzechowe Walden Farms i po prostu to je. Powiem Wam tak, dlaczego to jest bezkaloryczne, bo na Facebooku się pytacie, jak firma to zrobiła, że to ma 0 kalorii, czy to jest w ogóle możliwe? Oczywiście jest to możliwe. W składzie jest, słuchajcie, błonnik roślinny i potrójnie filtrowana woda, jest błonnik, jest odtłuszczone kakao, czyli to faktycznie sam powiedzmy smak zostaje tego kakao, bo kakao to głównie 100% tłuszczu i niewielka jakaś tam ilość węglowodanów. Są aromaty, czyli dużo jest tutaj chemii. Jest naturalny aromat czekoladowy, są barwniki karmelowe, dużo jest też różnego rodzaju sztucznych dodatków. Jest benzensan sodu, jest słodzik, czyli sukraloza, jest aromat waniliowy, jest barwnik E110. No jest tej chemii tutaj bardzo dużo po to, żeby nadać ten smak. Czy jest faktycznie 0 kalorii? Myślę, że w porcji, jak posmarujemy sobie, nie wiem, pieczywo żytnie czy coś innego, to faktycznie ta kaloryczność jest zbliżona do zera. Ona minimalnie występuje, ale to są tak śmieszne wartości, że można spokojnie na opakowaniu napisać, że jest 0 kalorii. Oczywiście jak zjesz cały słoik, no to kilka tam kilokalorii sobie dostarczysz, ale to są tak niewielkie wartości. To jest głównie błonnik roślinny, który jest przez organizm nieprzyswajany. On przechodzi przez jelita, czyści jelita i tak dalej, ale błonnik roślinny sam w sobie nie jest trawiony, nie jest wykorzystywany do celów energetycznych. Także firma robi to na wodzie. Podejrzewam, że jest jakiś specjalny sposób technologiczny, jakieś po prostu maszyny to robią, że ta potrójnie filtrowana woda z tym błonnikiem jest ubijana i to po prostu tworzy taką masę, to przypomina krem. Do tego jest dużo chemii, słodziku i różnego rodzaju barwników i to ma smakować jak krem czekoladowy. I teraz pokażę Wam, jak wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. Konsystencja przypomina, no nie wiem, taką rozmoczoną ziemię. Podobna jest trochę do tych produktów komercyjnych, takich jak Nutella czy inne masła orzechowe. Co prawda, no nie rozwala jakoś wyglądem. Także powiem Wam szczerze, najgorzej też nie wygląda. Konsystencja jest takiej właśnie galaretki, jakieś coś takiego, jest ten błonnik. No i teraz Wam powiem, jak smakuje. Już wiem, jak to smakuje, ale na pewno jest słodkie. Smak jest w pierwszej chwili przyjemny. Jest taka czekoladowość, minimalna. Za chwilę wchodzi słoność taka. To ma być ten aromat, podejrzewam, orzeszków. Orzeszków, no nie wiem, co to są za orzechy, ale jest taka właśnie słoność. Także ta słodycz jest przełamywana tym słonym smakiem. Czyli zostaje takie niezadowolenie troszeczkę, że oczekujemy czegoś czekoladowego, a dostajemy coś ze sztucznym smakiem czegoś słonego. Nie jest to smak bynajmniej orzeszków prażonych czy tam innych arachidowych. Jest to jakiś po prostu słony taki posmak. Natomiast w pierwszej chwili
jak bierzemy do ust, jest ta czekoladowość. Może nie tyle co Nutella, nie smakuje tak samo. Nie jest tak samo dobre jak niezdrowa Nutella, która jest potwornie tłusta. Ale dla osób, tak jak mówię, które są na bardzo restrykcyjnej diecie, przygotowują się do zawodów sportowych, kulturystycznych, dbają o każdy gram węglowodanów i cukru, i tłuszczy, i marzą o czymś takim, nie wiem, po 12 tygodniach redukcji, czy po 8 tygodniach redukcji, już są tak psychicznie wyczerpani, żeby zjeść coś słodkiego, czekoladowego, to wtedy taki krem uratuje im życie, tak? Oni nie będą się męczyć ryżem i kurczakiem, tylko sobie coś takiego zjedzą jako przekąska bezkaloryczna. Spokojnie można to samo jeść łyżeczką. Albo o, naleśniki. Często robiąc zdrowe naleśniki, są te naleśniki z mąki razowej i te naleśniki są w smaku, jeśli je podajemy suche, są fatalne. Możemy dodać do tego banana czy tam inne owoce, ale to nie zmienia faktu, że ten naleśnik zawsze smakuje potwornie, jak karton, nie oszukujmy się. Ta mąka razowa jest nie za dobra. I jeśli sobie posmarujemy taki naleśnik, czy naleśnik z mąki orkiszowej na przykład, który bardzo smaczny wychodzi, takim właśnie kremem, to powiem Wam, że ten naleśnik nabiera nowego życia i chce się to jeść. Człowiek ze smakiem je takie zdrowe naleśniki, czy cokolwiek innego właśnie na słodko z takich razowych produktów szykujemy. No ma to jakiś smak, czegoś to nabiera. Natomiast mówię, wartości odżywcze tego produktu są znikome. No jest to błonnik, który pomaga trochę w pracy układu trawiennego, także to jest na plus. Jest dużo sztucznych dodatków. Są te słodziki, są te barwniki i inne tam historie. Także jak ktoś zwraca na to uwagę, chce się odżywiać w 100% zdrowo i mu to przeszkadza, takie chemiczne rzeczy, no to ten produkt właśnie zawiera te substancje i nie jest na pewno produktem w 100% naturalnym i bazującym na naturalnych składnikach, bo po prostu nie da się czegoś takiego zrobić, żeby coś bez konsekwencji jeść i żeby jeszcze to było zdrowe. Tak? Także jak ja to oceniam? Uważam, że nie warto do końca kupić tego produktu. Z tego względu, że jak ja mam ochotę na coś słodkiego, to sobie jem jabłko. A jeśli jabłko mi nie smakuje albo inny jakiś owoc, to po prostu słodzę sobie herbatę ksylitolem czy na przykład stewią, która jest bardzo słodka. Chociaż osobiście preferuję ksylitol, bo bardziej w smaku przypomina cukier zwykły. I po prostu albo robię sobie takie babeczki czekoladowe z kakao, z ksylitolem, cukier brzozowy. Zawsze coś słodkiego sobie można wymyślić, co jest niskokaloryczne i zdrowe. Niekoniecznie taki krem. On się przydaje, mówię, do naleśników, do jakichś takich rzeczy, które na sucho smakują jak karton. Można to dodać do twarogu. Ostatnio próbowałem tego wczoraj z jogurtem naturalnym. No, wyszło nieźle. Smakowało nie najgorzej. Chociaż jak się ten krem wyjmie z lodówki, to on jest taki twardszy i już w tym jogurcie nie chce się rozmieszać. Także, no mówiąc kolokwialnie, tak trochę nieładnie, dupy nie urywa. Nie ma w tym żadnej rewelacji. Także jeśli ktoś chce na tym bazować i dietę swoją opierać na takim kremie, to myślę, że nie do końca będzie z tego zadowolony. Chociaż smakowo, jeśli by oceniać tylko smak, zostawić aspekt składu, aspekt ceny i inne aspekty, to myślę, że ten smak jest całkiem nie najgorszy. Na redukcji, gdzie pilnujemy kaloryczności i pilnujemy tych cukrów i te tłuszcze z cukrami trzymamy jak najniżej, jeśli komuś naprawdę zależy na tym, to taki krem może mieć sens istnienia. Ale uważam, że jest niekonieczny absolutnie. Dieta może super przebiegać bez takich udziwnień, udoskonaleń, więc osobiście moja ocena 2 punkty na 10 dla tego produktu. Myślę, że tam po łyżce czy po pół łyżki dziennie jakoś przez 2 miesiące ten słoik zmęczę. Ale naprawdę wstawiłem to do lodówki i w ogóle o tym nie myślę, o tym produkcie. Nie ciągnie mnie do tego, żeby co kilka godzin sobie pójść i sobie zjeść łyżkę Walden Farmsa, bo słodkie, bo fajne. Spodziewałem się trochę więcej. Myślałem, że będzie smakował podobnie może do Nutelli. Będą te dodatki smakowe sztuczne, bo sztuczne, ale myślałem, że będą inne. Jest kwaśny, jest słony. Także takie podsumowanie. Szału w każdym razie w mojej opinii nie ma. Ale jeśli chcecie, próbujcie. To jest Wasza decyzja.
warto różne rzeczy w życiu próbować. Ta firma robi też ciekawe inne sosy, nie tylko takie kremy do smarowania, bo robią też bardzo dobre sosy w płynie, takie płynne do naleśników czy do twarogu. Na redukcji też słyszałem opinię, że te sosy lepiej smakują i po prostu są lepsze. Ja kupiłem akurat krem do smarowania, nie była to najlepsza decyzja moim zdaniem. Może następnym razem pójdę w stronę sosu jakiegoś właśnie. Także to tyle w tym odcinku. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod filmem swoje pytania. Zapraszam też do odwiedzenia profilu fanpage'a na Facebooku. Tam możecie pisać do mnie wiadomości i zadawać swoje pytania. Jeśli nie subskrybujesz, zapraszam do subskrybowania. Pozdrow 600V i do zobaczenia w następnych odcinkach.